Wiecie, w tych wyborach jest to, że głosy liczone są bardzo szybko. W tym momencie mamy już 53% głosów, które są już policzone w jednym ze Stanów. W tym momencie ponad 45.9% jak widzimy, no, mamy dobrego gubernatora na Florydzie, dlatego też prawdopodobnie będzie on w stanie doprowadzić do tego, że liczenie głosów będzie, będzie wystarczająco szybkie. The traditional rule was if the votes were not in by election day, they couldn't be counted. Głosy nie spłyną do dnia wyborów, nie mogą zostać policzone, więc w tym momencie, jeżeli faktycznie tego typu sytuacja ma miejsce, no to to już stwarza pierwsze okazje do oszustwa. Oczywiście nie jesteśmy w stanie też czasami, jeżeli mamy bardzo, bardzo wyrównaną ilość głosów, nie jesteśmy w stanie odpowiednio tych głosów policzyć, określić, kto tak naprawdę wygra. Georgia, okay, mamy wyniki z Georgii, wstępne oczywiście. Kamala Harris seems to be on the lead. That means that the Kamala Atlanta w tym momencie and the greater area was first to come out. No, not necessarily. You really don't know. That could be university town, it could be Athens. Kamala Harris wydaje się być wygrywać w tym momencie. No tak, ale to tylko pamiętajmy o tym, że to tylko część głosów zliczona w Georgii. 2.5 points, but it's the best polling says Trump will win. Natomiast wydaje mi się, że so far it switched. We had this graphic, and now it's nic nie jest przesądzone tak naprawdę. Mamy jakieś 3% głosów tylko policzonych w Georgii, a więc w tym momencie jeszcze nic nie jest przesądzone. Pan jest w Polsce i te wybory były bardzo ściśle monitorowane w Polsce. No i to jest ciekawe, że tak dużo osób interesuje się sytuacją w Stanach Zjednoczonych. Jak pan myśli, dlaczego tak wielu Polaków interesuje się właśnie sytuacją w Stanach Zjednoczonych i wyborami w Stanach? No, jestem tu już od wielu lat i myślę, że prawie każda polska rodzina ma osobę krewną w Stanach Zjednoczonych. Od zmiany w latach 90., zmiany politycznej w latach 90., społeczność amerykańska rozrosła się, no i myślę, że też nasze państwa bardzo zbliżyły się do siebie dyplomatycznie. Czuję, że wielu Amerykanów to czuje i mam wrażenie, że podobnie jest w Polsce. Myślę, że no, jesteśmy dla siebie taką idealną parą. Mamy podobne wartości kulturowe. Jesteśmy również otwarcie chrześcijańskimi społecznościami, co jest dość nietypowe w tym momencie w Europie. Także tak, mamy wiele wspólnych wartości. Wartości nie tylko religijnych, ale też i gospodarczych czy militarnych na przykład. No tak, jak widzimy, ilu Polaków, że w tym momencie w Stanach Zjednoczonych jest około 10 milionów Polaków, nie wszyscy przyznają się otwarcie do swoich korzeni polskich, także pewnie jest ich więcej, ale co przeszkadza mi, jak bardzo, że te osoby nie są odpowiednio stawiane na... Nie daje im się priorytetu, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju przemówienia wyborcze, czy politycy nie starają się ich zyskać sobie. Ja sam znam bardzo dużo osób, które mają nazwisko Kowalski i myślę, że wielu Polaków w Stanach Zjednoczonych jest tutaj dlatego, że imigracja była tak dość w jednym kierunku w tym momencie. Może dlatego w tym roku prezydent Donald Trump jest pierwszą osobą, która ubiega się o urząd prezydenta w Stanach Zjednoczonych, który odniósł się bezpośrednio do Polaków. I to było bardzo wyraźnie słyszane zarówno na wiecach w Michigan i w Wisconsin, w Pensylwanii. W tym roku
Trump starał się bardzo zabiegać o głosy Polaków. Myśli pan, że to zadziałało? No, myślę, że mogło zadziałać jak najbardziej. Mamy wiele polskich organizacji, które są bardzo prorepublikańskie. Ja w tym roku jestem w Warszawie, w 2018 tutaj też byłem, a więc... Wiem, że na przykład nasi oficjalni fotografowie właśnie naszej kampanii również robili zdjęcia właśnie tych tłumów w Polsce. Widziałem też coraz więcej właśnie czapek MAGA. Widziałem zresztą, że bardzo wiele osób też stara się kupować. Chciał kupić ode mnie moją czapkę. Bezskutecznie oczywiście. No to cóż, trzymajmy kciuki. W takim razie mamy nadzieję, że wybory będą przechylać się w stronę w prawą stronę, w odpowiednią stronę. No tak, ja również mam taką nadzieję, bo świat dzięki temu jest bezpieczniejszy. Świat z silnymi Stanami Zjednoczonymi jest bezpieczeństwem, jest bezpiecznym miejscem, bo my staramy się zapewnić wolność ludziom na całym świecie. Przewodniczący Partii Republikańskiej tutaj w Warszawie. Rendy mówi, że tych Polaków, którzy żyją w Polsce i są członkami Partii Republikańskiej, tam w Stanach Zjednoczonych może być 50, nawet 60 tysięcy, może w jakiś sposób, żebyście się Państwo spotkali i porozumieli. Rendy jest bardzo chętny, żeby takie spotkania organizować i rozmawiać. A my jeszcze powiedzmy o danych wyborczych. Przyglądamy się oczywiście, jak te dane się zmieniają. Państwo również możecie to zrobić. Wystarczy wejść na stronę tvrepublika.pl i tam te wszystkie dane bezpośrednio zasysane z agencji Associated Press są i no, najnowsze w ogóle, jakie sobie można wyobrazić, co sekunda się zmieniają. Samo to zmienianie jest fantastyczną rzeczywiście obserwacją tych wyborów. Pięknie dziękujemy tutaj ze studia. Za chwileczkę nowe dane, nowe zestawienia. Bądźcie Państwo z nami i oddajemy głos do studia w Warszawie.